Witam bardzo serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W tym odcinku mam dla Was coś wyjątkowego, a będzie to wersja kolekcjonerska Draculory. Lalka jest z serii Dorosły kolekcjoner od firmy Mattel. Zanim sprawdzimy, jak lalka wygląda z bliska, przyjrzyjmy się pięknemu opakowaniu. Wygląda ono jak kamienna trumna. Na samym środku mamy przezroczysty plastik z nazwą naszej bohaterki, a poniżej znajduje się logo serialu, a także nazwa tej oto serii. Otwieramy pudełko. Wyjmujemy tekturę. Pierwsze, co wypadło, to książeczka, która z pewnością zawiera informacje o naszej lalce. No a teraz pora ją odpiąć. Dołączona do zestawu książeczka jest nieco innych rozmiarów niż zwykle. No i znajdziemy w niej informacje o Draculorze, a także niezwykłe fotografie lalki. Draculora to niezwykła wampirzyca, która jest romantyczką i ma duszę poetki. Jest ona bardzo lojalna, no i jest także jedną z najbardziej lubianych upiorek w szkole. W tym wydaniu Draculora wygląda naprawdę niesamowicie. Ubrana jest w XIX-wieczny wiktoriański strój, pełen falbanek, a także różnego rodzaju koronek. Zacznijmy jednak od kapelusza. Na głowie ma ona cylinder. Jak widzicie, jest on ażurowy i ozdobiony po bokach skrzydełkami nietoperza. Włosy lalki są jak zwykle w dwóch kolorach. Mamy tutaj delikatny róż, a także czerń. A dodatkowo włosy są ładnie zakręcone. Pierwsze, co przyciąga wzrok na twarzy Draculory, to oczywiście długie rzęsy. Tym razem są one prawdziwe. Ale nie zabrakło także cech charakterystycznych, takich jak serduszko na lewym policzku. Teraz możemy przyjrzeć się kreacji. U góry mamy żabot zrobiony z różowej siateczki, mamy tutaj także muszkę, a poniżej już rozpoczyna się nasza piękna suknia w stylu femme fatale. Mamy tutaj czarną siateczkę, czarny gorset ozdobiony różową pajęczyną. Mniej więcej na wysokości kolan pojawia się tasiemka w czarno-białe paski, a poniżej mamy już czarną koronkę, a także różowe, błyszczące falbany. Dodatkowym elementem stroju jest pelerynka, którą możemy przyczepić do ramion. Wygląda ona nieco jak pajęczyna. A w ręku lalki możemy zobaczyć piękną parasolkę, która świetnie pasuje do tej kreacji. Buty Draculory prezentują się równie fantastycznie jak sama lalka. Są one w kolorze różowo-białym, ale mamy tutaj także czarną podeszwę, niezwykły obcas, a także ładnie ozdobiony koturn. Mimo że jest to wersja kolekcjonerska, to nasza lalka świetnie będzie nadawać się do zabawy, gdyż jest bardzo sprawna. Możemy poruszać jej głową, jej rękoma, które zginają się zarówno w łokciach, jak i nadgarstkach. A
nogi lalki zginają się w kolanach. Jestem pewna, że Draculaura w wersji kolekcjonerskiej zachwyci nie tylko fanów serialu Monster High, ale także kolekcjonerów i pozostałych widzów. Lalka prezentuje się naprawdę wspaniale, mamy tutaj sporo niezwykłych szczegółów. Myślę, że najważniejszą częścią jest jej fantastyczna kreacja, jest ona naprawdę piękna. No i świetnie pasuje do charakteru lalki. W zestawie znajdziemy parasolkę, a także dodatkowy zeszyt, z którego możemy się dowiedzieć wielu ciekawostek na temat lalki. Ja oceniam ją na 5 gwiazdek, a Was zachęcam do wyrażania Waszej opinii o Draculaurze w komentarzach pod filmikiem, a także do oglądania naszych pozostałych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!